Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Po raz drugi o czasie. Po raz drugi o czasie nasz event się zaczął, moi drodzy. Po raz drugi zaczynamy równo tak, jak powinniśmy zacząć, bez problemów. Tak, także bezproblemowo witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Kaadzik i PokerFacowaty i gramy szybko, pomagamy skutecznie dzieciom 2026. Już edycja, kto pomyślał? 6. edycja. To jest dużo. 6 event. Jakby dalej nie mogę tak, sobie nie, tego nie dociera przerobić. Trochę, nie? To jest taka trochę norma, że przyjeżdżają jakby dawni znajomi i tak się widzi wszystkich i... Halo? O, jesteśmy. Okay. Żyjemy, w porządku, wszystko jest dobrze. No, tak jak powiedzieliśmy, brak problemów technicznych. Brak problemów technicznych. Trzymamy kciuki. I cóż, słuchajcie, podczas tej edycji, w momencie kiedy uzbieramy około 2200 zł, coś takiego, wszystkie eventy, wszystkie 6 eventów z serii Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie przekroczy w sumie 20 tysięcy złotych. I myślę, że to będzie naprawdę duży moment dla nas, no, bo to jednak będzie, to jest ogromna kwota. Biorąc pod uwagę, że nasze eventy tak zaczęły się praktycznie od zera, można powiedzieć. Tak, jesteśmy już na naprawdę bardzo fajnym poziomie. Znaczy, dowodem jest to, że wy nas teraz oglądacie przecież. Jasne. A no, zaczynało się bardzo skromnie. Także no, zaczynamy kolejną edycję GSP z dzieciom 2020. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, czym właściwie jesteśmy i co właściwie ogląda, to wypadałoby się przedstawić tak trochę dokładniej. Macie przed sobą 3 dni wypełnione speedrunami. Po polsku, w Polsce, w Krakowie, na wydziale, Kadziu, pomóż mi tutaj. Elektrotechniki, automatyki, informatyki, inżynierii biomedycznej. W Krakowie, na AGH-u. Na Akademii Górniczo-Hutniczej. Na Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie. Dokładnie. Mieście Królów Polskich. Nie, a poważnie jesteśmy na, jeśli chcecie nas znaleźć, możecie do nas wpaść. Jesteśmy na AGH-u w budynku WEAIIB. Tak, w B1. WEAIIB. WEAIIB. B1. W sali 121 w budynku B1. Stream jest w sali 121, mamy też salę retro na dole. Tak. Ale to już dowiecie się więcej, jak przyjdziecie, więc wiecie. Tak, więc zapraszamy serdecznie, jak ktoś jest z Krakowa lub okolic, lub też chce po prostu obejrzeć speedruny, jest bardzo, bardzo chętny, to jesteśmy otwarci. Jasne. Mamy tutaj już kilka osób na publiczności, więc... Podczas tej edycji wspieramy bardzo ważną i wspaniałą, jak zresztą na każdej fundację, wspieramy bardzo ważny cel. Czyli Fundację na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Przepraszam. Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, która jest naszym partnerem po raz pierwszy, ale bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje jak dotąd, więc dokładnie, trzymamy kciuki, że uzbieramy dla nich jak najwięcej. Wiecie. Co nie? Widzicie tutaj, czekajcie, mogę to zrobić? Widzę, o tu jest ten, nawet trafiłem, bo widzę swój podgląd projektowy, więc tutaj macie kwotę. Fajnie by było, jakby wzrosła jak najbardziej. Fajnie by było, jakby wzrastała przez cały czas. Pamiętajcie, że każda donacja wpłacana przez was jest przez naszych genialnych czytaczy. Czytana. Dlatego są czytaczami. Wpłacać można już od złotówki, więc nawet jeśli macie jakieś drobne i chcecie przeznaczyć, to bardzo chętnie je od was przyjmiemy. Pamiętajcie też, że mamy licytację, czyli mamy film o licytacjach. Jeśli wpiszecie wykrzyknik licytacja na naszym czacie, to tam też będzie ten film, który wyjaśnia, czym właściwie są. Na przykład możemy, jaką mamy pierwszą, odblokowanie easter eggów w Brutal Legend, które ma już 15 zł z 75. W momencie, kiedy ta licytacja osiągnie 75 zł, to do rana z Brutal Legend, to unit na koniec rana pokaże nam pokazówkę easter eggów. Tak, pokazówka easter eggów jest przygotowana, będzie bardzo ciekawa. Już widzę minę unita więc tam w tle, więc nie może się doczekać. Tych celów i licytacji jest o wiele więcej. Zajrzyjcie na wszystkie w momencie, kiedy możecie wejść na naszą stronę, jeśli wejdziecie na gsps.pl, klikniecie donacje, to tam pojawią wam się też, zobacz licytacje i tam możecie zobaczyć wszystkie licytacje dostępne podczas tego eventu, ile niedobrze pamiętam jest ich 15 i dzielą się na takie, na które mamy jakiś określony cel, czyli w momencie, kiedy zostanie uzbierany ten określony cel, to dzieje się jakaś rzecz, zwykle ciekawa, albo bidworek, czyli... Bidwory, czyli wybór pomiędzy kilkoma opcjami. Jeżeli mamy na przykład, pochwalę się, Wiedźmin 3, taka fajna Polska 3, Wiedźmin 3 najlepszy, wiadomo, runner jest bardzo przystojny, inteligentny i na pewno to nie ja. I jaki skromny jest. I bardzo skromny i na pewno to nie ja. No to tam na przykład jest wybór zakończenia i możecie zdecydować, czy zakończenie będzie pozytywne, czyli oszczędzamy Ciri, czy negatywne, oszczędzamy czas. Ostatnio, na poprzednim evencie, kiedy to było zamykającą grą, wygrało oszczędzanie czasu, co mnie cieszy, bo jest jestem speedrunnerem, a my lubimy przechodzić gry jak najszybciej. Czyli Ciri się zmarło. Tak. Ciri do wora, wuj do jeziora. Ciri do wora, wuj do jeziora. Klasycznie. Ta opcja wygrała tylko 16 zł, o ile dobrze pamiętam, a cała licytacja zbiera 1300 i to większość w ostatnich naprawdę momentach, więc było ostro i trzymamy kciuki, że teraz też tak będzie. I zobaczymy, czy wygra drugi raz to samo, czy obrońcy Ciri pokażą swoją obrońcy siłę. Obrońcy Ciri wreszcie Stowarzyszenie Obrońców Ciri. SOC pokaże nam swoją siłę. Dokładnie. No tak może powiedzieliśmy już o donacjach, powiedzieliśmy już o ogólnie evencie i o fundacji, powiemy też może troszeczkę o nas, czyli no, my jesteśmy grupą znajomych tak naprawdę, która się tutaj spotyka, grupą speedrunnerów z całej Polski i pokazujemy swoje umiejętności w różnych grach komputerowych. Możecie wejść na nasz harmonogram. Jeżeli wejdziecie na gsps.pl, naszą stronę internetową, to możecie tam kliknąć właśnie w link, który odsyła was prosto do harmonogramu w zakładce GSPS 10 2020. Albo wkliknijcie ten baner, który mówi najbliższa edycja i tam tak jest logo obecnie, to też przenosi na stronę obecnego eventu. Więc... Tak, i na harmonogram jest też na stronie horaro.org/gsps/dzieciom2020. Tam macie rozpiskę wszystkich ranów, które na nas czekają, a jest ich naprawdę sporo. 3 dni wypełnione po brzegi. Tak, od rana do wieczora, tak. Więc jest nasza drużyna układająca harmonogram zrobiła naprawdę dobrą robotę, bo jest tam bardzo dużo perełek, zaczynających się już od dzisiaj, od pierwszego rana tak naprawdę i będzie się to kontynuowało. No i my jako tutaj grupa speedrunnerów jesteśmy też w cudzysłowie można powiedzieć zrzeszeni na serwerze Discord. To jest nasza główna baza operacyjna, więc jeżeli korzystacie z Discorda i jesteście albo speedrunnerami, albo lubicie speedruny, albo chcecie zacząć, albo nie chcecie zaczynać, ale po prostu lubicie je oglądać i chcecie dyskutować o różnych rzeczach, to zapraszamy na nasz serwer na Discordzie. Odnośnik jest w panelu pod streamem, jest tam też wiele odnośników do naszych innych social mediów. Jako osoba od PR-u muszę oczywiście o tym wspomnieć, prawda, że mamy też inne social media, jest Twitter, jest Facebook, jest YouTube, na którym są zawsze powtórki z eventu, więc jeżeli jakimś cudem jest gra, która was interesuje, a nie będziecie mogli jej zobaczyć, to się nie martwcie, bo będzie ona wrzucona na YouTube jak najszybciej. Później po tym, jak już będzie na Twitchu. Tak, jak już event się skończy, to będziemy robili odpowiednie powtórki. Ostatnio poszło to dosyć szybko, ja je robiłem i miałem z tego frajdę, więc... Myślę, że nie będzie żadnych tutaj dużych opóźnień. Chcielibyśmy wspomnieć jeszcze o tych, którzy nam pomagają być tu, gdzie jesteśmy, czyli partnerowi, który powraca do nas, Jarock, strona, która zrzesza polskich streamerów, jednych z największych polskich streamerów i która wspiera nas, umieszczając nas na swojej głównej stronie. Więc tak, może część z was już do nas właśnie stamtąd być może stamtąd zobaczyliście nasz stream, jeśli tak, to bardzo się cieszymy. Ale jest też inne miejsce, w którym możecie zobaczyć nasz stream w tej chwili. Jesteśmy na stronie głównej Twitcha. Także pozdrawiam serdecznie naszego kolejnego partnera, czyli Twitcha. Dziękujemy bardzo Twitchowi za to, że zaufał nam na tyle, żeby dać nam po raz kolejny stronę główną na czas trwania eventu. Serduszko dzięki na czacie dla deszcza. Serduszko na czacie, jeśli możemy, dla Twitcha i dla deszcza. Bardzo jakby nam to pomaga osiągać większe zasięgi i dzięki temu dużo ludzi jakby dowiaduje się o tej akcji, dzięki temu dużo ludzi też w ogóle wie o nas, bo jakby tak, to jest ten największy problem, że speedrunning w Polsce ciężko tak rozprzestrzeniać łatwo. Dużo osób, dużo nawet graczy ma takie przeświadczenie o speedrunningu, że no to jest, że speedrunnerzy istnieją, ale w Polsce tego za dużo nie ma, to nie jest aż tak popularne, nikt tego tak naprawdę nie robi, ci ludzie, którzy robią speedrunning są odizolowani od rzeczywistości, wiadomo, to są jakieś potwory, no i my chcemy właśnie przełamać tę barierę, że nie dość, że gry i speedrunning mogą pomóc, prawda, charytatywnie Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową podczas naszej obecnej edycji, ale także chcemy pokazać, że speedrunning jest bardzo ciekawy i nie jest aż taki trudny, możecie sami też spróbować swoich sił. Można też to zrobić na żywo tutaj na naszym... Jeśli okażecie się, jeśli będziecie chcieli, przejdziecie te... Cały szereg kontrol i... Szereg kontrol, formularzy, stanie w kolejkach w urzędach. Jak się pomylę, to powiedz, ale czy to było A37? Albo formularz 8. A30... Albo 38, nie pamiętam. No dobra, no wiecie A37 albo 38. Wiecie o co chodzi. Ten, kto ma wiedzieć, ten wie. W każdym razie nasza drużyna od wybierania gier, wiecie, to nie są proste rzeczy, ale jeśli już uda wam się przejść, zostaniecie jednym z tych, którzy mogą pokazać swoją grę na żywo na GSPS-ie, więc zapraszamy w takim układzie. No i tak to, o czym chciałem wspomnieć, czyli na GSPS-ie oprócz streama jest, tak jak wspomniałeś, sala z grami retro i grami rytmicznymi. Są też przygotowane mini turnieje speedrunnerskie dla osób zainteresowanych, czyli nawet jeżeli nigdy już się nie speedrunowaliście, to możecie poczuć się troszeczkę jak speedrunnerzy i wziąć udział w przygotowanych dla nas grach. Więcej informacji możecie znaleźć na naszym wydarzeniu na Facebooku Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie Dzieciom 2020 albo GSPS Dzieciom 2020 po prostu. Tam w postach mamy wylistowane kolejne gry, w jakich możecie zmierzyć się tutaj w w lokalnych potyczkach i być na szczycie lokalnej tablicy wyników na koniec eventu. Skarnąć jakieś drobne opoinki. Tak, są to zwykle pojedyncze poziomy, żaden z nich chyba przy lekkiej wprawie nie zajmuje powyżej minuty. No tak, rekordowe czasy są poniżej minuty, tak. Ale podczas nauki nawet nie powinno to zająć więcej niż 2, 3, 4. Także. Tak, więc jakby spokojnie dacie sobie radę, nawet jeśli nie speedrunowaliście nigdy, bo to są raczej gry, przynajmniej dwie z nich to są klasyki, które prawdopodobnie kiedyś graliście. Więc chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym naszym partnerze, którego też również cenimy, dzięki któremu mamy dach nad głową. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Dokładnie. WEAIIB, Wydział AGH, który wspiera nas dzięki temu, że dzięki nim mamy miejsce do robienia streamu, miejsce na retro. No teraz się tutaj znajdujemy, nie widzicie przez nasze piękne niebieskie tło tutaj. Tak, ale jesteśmy na AGH-u i bardzo się cieszymy, że możemy tu być i możemy stąd nadawać. Jest to największe miejsce jak dotąd, w którym mieliśmy okazję nadawać. I no jest tutaj przestronnie, mamy wystarczająco dużo miejsca, żeby mamy wreszcie dobry dostęp do internetu, nie wiem, to był największy problem naszych eventów. To był zawsze jeden z największych problemów w naszych eventach. Jeśli może już zauważyliście, pewnie zauważyliście, nadajemy w tym momencie w 1080p i w 60 klatkach. To co, jakby ktoś mi eventemu powiedział, że będziemy robili 1080p, to nie. No, ale robimy 1080p60 i najwyższy bitrate dozwalany przez Twitcha, więc myślę, że stream może wyglądać całkiem nieźle. Tak. Więc, no wiecie, fajnie. Tak, dlatego dziękujemy serdecznie Wydziałowi, no i dziękujemy samorządowi, który też sprawił, że możemy tutaj być i też działał właśnie razem z władzami uczelni, żeby nas tutaj ugościć, z czego się bardzo cieszymy i mamy nadzieję, że będziemy się tutaj prezentować jak najlepiej, promować nie tylko speedrunning, nie tylko charytatywne uczynki, ale też uczelnie, że jest gotowa przyjąć taką, no ryzykowną można powiedzieć, decyzję, przyjąć taką grupę ludzi i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Bardzo się cieszymy, że podjęli tę decyzję. Tak, bardzo się cieszymy, naprawdę się cieszymy. No i cóż, czy coś jeszcze mamy do powiedzenia? To chyba wszystko, teraz możliwe, że po krótkiej przerwie albo tak, nie, zapraszamy Was na Castlevanię od... Czy będzie krótka przerwa, tak, spytam technicznych mamy tam. Będzie krótka przerwa, zostańcie z nami, za chwilę zaczynamy Castlevania Symphony of the Night od FEX-a jako run otwierający, tak. GSPS dzieciom 2020. Dzięki.